tym dziale powiemy parę słów i pokażę przykład przede wszystkim, bo dużo osób mówi o tym, o tej regule 180 stopni, po co te filtry są, ale gdzie zobaczyć tą różnicę, gdzie zobaczyć efekt, bo dużo osób o tym opowiada i teoretycy dużo opowiadają na YouTubie, no ale teraz weźmy jakieś przykłady i pokażmy to, czym się różni to rozmycie, ten efekt 180 stopni od szybkiego, kiedy nie używamy filtrów i na przykład mamy 1/1000 sekundy w słoneczny dzień, jeżeli chodzi o ten shutter speed, czyli tą migawkę, czas naświetlania też zwaną, albo mamy 1/50, prawda? To jest jednak szalona różnica, 1/50 sekundy, a 1/1000. I teraz pokażę Wam 2 czy 3 przykłady, które wykonywałem w zeszłym roku. Pojechałem specjalnie w takie miejsce, gdzie było fajne ogrodzenie i już pokazuję te przykłady. Tu jest pierwszy przykład i tutaj mamy dokładnie taką historię, zobaczcie, że nie zastosowałem filterków, czyli to jest 1/1250 i tu widać wyraźnie, jak ten obraz ma tendencję do takiego nienaturalnego skakania, to nie jest może dobra nazwa, ale takiego faktycznie przemieszczania się w sposób nienaturalny. I co ciekawe, jak zatrzymamy obraz w dowolnym punkcie, to tutaj nie mamy żadnego rozmycia. I popatrzcie, jak to wygląda teraz dokładnie na ujęciach. Zobaczmy te 16 czy 15 sekund od początku. Widać, że w sposób nienaturalny przemieszczamy się, prawda? Ten obraz nie jest zarejestrowany tak w sposób naturalny jak zwykle. A druga rzecz, którą tutaj można zauważyć, że już po ruchu nawet, jak zatrzymamy, to każda deska jest wyraźna, czyli w tym przypadku nie mamy żadnego rozmycia. I taki efekt uzyskiwany jest często w grach komputerowych, albo w drugim przypadku, jeżeli mamy bardzo wysokie klatkarze filmowe, na przykład są to filmy akcji, albo filmy, które ukazują bardzo szybkie sceny i tam nie ma miejsca na to rozmycie. A teraz pokażę Wam drugi. W drugim przykładzie stosowałem filterek ND32 i faktycznie widzimy wyraźne rozmycie tych poszczególnych sztachet. Jak zatrzymamy obraz, wyraźnie widać, że ten obraz jest nieostry i to rozmycie stanowi symulację tego, co widzimy gołym okiem, mijając właśnie tego typu obiekty, czyli filtry głównie powinny być stosowane wtedy, kiedy mamy ruch i stosunkowo blisko danych obiektów, czyli niekoniecznie zawsze te filterki będą widoczne, ale tak jest zwykle. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten przykład był dla Was pomocny.